Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj cztery raporty fiskalne dobowe. Od 16 do 19 to jest wtorek, środa, czwartek i piątek. Sprzedaż, powiem Wam szczerze, bardzo słabo, ponieważ pierwszego dnia udało się wysłać 73 przesyłki, w środę tylko 57, w czwartek tylko 65, a w piątek tylko 52 przesyłki. Czyli naprawdę sprzedaż. Tragiczna. Nie wiem, tak sobie przypomniał, przypomniałem. Cały czas sobie przypominam moje początki, jak mówię o tej tragicznej sprzedaży, gdzie mam prawie 700 przychodów, 2200, 2700, 2300. Jeszcze niedawno to były raporty fiskalne dobowe po 100-150 zł i 3, 4, 5, 10, 20 przesyłek, a teraz, o, bardzo słaba sprzedaż: 73 przesyłki i 2700 przychodów. Kurczę, tak człowiek. Nie ma perspektywy. Muszę chyba za każdym razem, jak będę nagrywał odcinek, też zerkać co się działo rok temu, ponieważ już prawie, już na pewno minął rok od, odkąd prowadzę kanał i odkąd to wszystko tutaj się dzieje. Ale za chwilę minie rok wyzwania, a mi do miliona brakuje jeszcze kupy pieniędzy. Tak sobie to uświadomiłem, wiecie. Te daty tam wpisuję: 320 dzień, 322, 323. A tutaj przecież rok ma tylko 365, to już zaraz rok minie, miał być milion, a jest dopiero, będzie dopiero pół miliona. No ale zrobię sobie, yy, zrobię sobie takie wyzwanie, w ciągu ilu dni udało się osiągnąć ten milion złotych, czyli no nie będzie to 365 niestety, będzie to na przykład 500 dni, czyli przez 500 dni pierwszy milion, a potem kolejny milion, już mam nadzieję, że będzie szybciej i może będzie tak, żeby odzwierciedlić sprzedaż, właśnie może w ten sposób będę prowadził, ile dni zajęło mi zdobycie miliona. Kolejnego miliona i kolejnego i kolejnego miliona przychodu. Jak wiecie, w ostatnim odcinku oceniałem kuriera UPS yy, i teraz chcę ocenić jeszcze kuriera FedEx oraz kuriera DHL. Taka malutka seria ma z tego powstać, i dostałem tutaj bardzo ciekawy komentarz. Nie możesz w ten sposób oceniać przewoźników. Wszystko zależy tak naprawdę od miejsca, w którym mieszkasz i który oddział cię obsługuje. Oddziały Pyżowice, FedEx jest największym yy, brzydarem, Trzy razy czekałem ponad miesiąc na oclenie paczki. Przy czym UPS i DHL robią to zawsze w ciągu jednego dnia. No i bardzo, właśnie bardzo do ksiu napisz pod każdym. Pod każdym z tych trzech filmów napisz swoją opinię, właśnie dlatego to jest bardzo pomocne, że jak inni wejdą i zobaczą, ja oceniam na moim przykładzie i na przykładzie mojej sortowni, że u mnie to jest masakra i chciałbym, żeby ktoś się wziął akurat za tą sortownię, która obsługuje mnie. W moim wypadku dzisiaj opowiem Wam, jak wygląda współpraca z FedExem. Aczkolwiek mówię, komentarz jest bardzo, bardzo pomocny i bardzo merytoryczny, także. Także dlatego mówię, żebyście pod każdym z tych odcinków zostawili swój komentarz, jak to wygląda u Was. Aktualny przychód wynosi 483 tysiące złotych i temat dzisiejszego odcinka import kurierem FedEx. Oczywiście import samolotowy. O, FedEx ostatnio połączył się też z dużą firmą. Tutaj widzicie w nawiasie: nie wiem, jak to się mówi TNT czy TNT. No, ta, połączyli się po prostu z tą firmą. Bo na początku, wcześniej można było albo sobie FedExem zamówić, albo właśnie tą drugą. Teraz są połączeni, także nie wiem, czy będą się nazywali teraz FedEx, czy to, co tu w nawiasie mam opisane. Nie wiem, połączyli się i jak na razie obsługują praktycznie wszystkie moje przesyłki. I już Wam mówię, dlaczego, jak to wygląda, jak wygląda czas, jak po prostu wygląda to z ich strony. Myślę sobie, że ostatnie 30-40 przesyłek były zamówione kurierem, właśnie tak jak tutaj mówię, FedEx. Ponieważ, mówię, obsługa jest najszybsza, najlepsza i tak sobie zweryfikowałem średnio, ile idzie przesyłka praktycznie od wysłania przez Chińczyka, czyli od daty nadania do daty st stanięcia przesyłki pod moimi drzwiami. Jest to 10 dni. Mówię tak, średnio 10 dni. Niektóre przesyłki wychodziły, przychodziły w 8, niektóre w 12, w 13. Mówię, jest średnio 10 dni, czyli Chińczyk wysyła, czyli wysłanie przesyłki. Plus odslenie, opodatkowanie, agencja celna, opłacenie tak naprawdę trwa 10 dni. No a pamiętajcie sobie, że w tych 10 dniach też jest zawsze jakiś tam weekend. Także, no mówię, jest to 7 dni roboczych, 7, 8 dni roboczych. Także mega, mega. No tak jak siadam, zamawiam i już wiem, dzisiaj mamy 29. Powiedzmy 9, 10. Zależy ile Chińczyk wyśle, ale 9, 10 będę miał przysyłkę już u siebie. Czyli to jest naprawdę, naprawdę mega szybko. Jak wygląda mail od FedExu? Zawsze zamawiam jako DAP. Przesyłka idzie do mnie. Jak już jest tutaj gdzieś w, w Niemczech, gdzieś tutaj dojeżdżę do Polski, to już od razu otrzymuję maila. I w tym mailu jest spodziewamy się przybycia państwa. Czasami jest nawet, jak Chińczyk wysyła, czyli w dniu nadania, już FedEx do mnie pisze, że ta przesyłka idzie i że ona niedługo dojdzie. I prosimy państwa się yy, przybicia Państwa przesyłki, która podlega odprawie celnej oraz naliczeniu należności celno-podatkowych, aby zapewnić sprawny przebieg odprawy celnej prosimy o zweryfikowanie poprawności danych na fakturze, podanie numeru NIP oraz adresu siedziby firmy, dokładny opis towaru, tzw. tłumaczenie faktury, podanie szczegółowego opisu pełnej zawartości przesyłki w oparciu o poszczególne pozycje fakturowe w celu ich właściwej taryfikacji. No, określenie rodzaju odprawy celnej, dopuszczenie do obrotu, dodatkowe wymagania dla poszczególnych rodzajów produktów znajduje się na końcu wiadomości. To możecie sobie zatrzymać i zobaczyć, jak ten mail dokładnie wygląda, jakie są, jakie są tam koszty. Wkurzające zawsze w tej firmie kurierskiej jest akurat to, że w przypadku braku konta w firmie FedEx należność, a właśnie muszę sobie konto założyć. Rzeczywiście, teraz to doczytałem dopiero w mailu, jak nagrywam odcinek, które nie przekroczą kwoty 2000 złotych, pobierane są przez kuriera gotówką przy doręczeniu przesyłki. To zawsze było problematyczne, no bo skąd wziąć 2000 złotych w gotówce? No to trzeba iść do bankomatu, bankomat wypłaca tylko po 500 złotych, potem trzeba to powypłacać, stać przy tym bankomacie 500, 500, 500, 500. Jak przychodzą do was cztery przesyłki, to czasem potrzebujecie na przykład 5000 złotych, a w dzisiejszych czasach tyle gotówki skądś wytrzasnąć to jest. No, to jest <noise> spore wyzwanie, ale widzę, że muszę sobie tutaj konto założyć, i wtedy będę miał tutaj, będę mógł sobie przelewem na spokojnie płacić. Dlatego za chwileczkę właśnie to zrobię. I teraz widzicie tutaj koszty, jak to zazwyczaj jest, jak się dostaje maila. Tutaj, akurat, zamówiłem jakąś paczkę za 1000 dolarów, wartość 3900 zł, metoda to nieważne. Tutaj macie 4 stawka cła to jest 4%, czyli 156 zł, VAT to jest 933 zł, no i kurier przyjeżdża i przy kurierze trzeba zapłacić. Koszty odprawy celnej są no, darmowe są. Nie trzeba dodatkowo nic płacić. Tu widziałem w poprzednim slajdzie jakiś podpunkt dotyczący 68 zł, ale nie wiem czego on dotyczy, no nie jestem FedEx nalicza opłatę za zabezpieczenie należności celnych, która wynosi 2,5% przy minimalnej stawce 68 zł, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Szczegóły na stronie. Czyli oni pobierają jakieś ubezpieczenie. To nawet, nawet powiem Wam szczerze, że nie, za, nie, za, nie widziałem tego. Znaczy nie zweryfikowałem, czy oni to rzeczywiście doliczają. Muszę te przeszperać, te moje faktury wszystkie. Ale właśnie wydaje mi się, że nigdy tego nie doliczali. Tak sobie myślę, że przy imporcie z Chin najważniejszy jest czas. Czyli, jak zamawiacie tą przesyłkę, to jak jest w 10 dni, no to jest super. W, przy UPS jest to zdecydowanie dużo, dużo dłuższy czas i tak naprawdę głównym współczynnikiem yy, to jest czas. Kiedy ta przesyłka zostanie dostarczona? No bo to jest moim zdaniem najważniejsze i nawet gdybym miał więcej zapłacić, no to bym wolał, żeby ta przesyłka po prostu była szybciej. Bo każdy tak naprawdę dzień zwłoki to są stracone pieniądze. To tyle na dzisiaj. O, w komentarzach opowiedzcie, jak wygląda u Was obsługa firmą FedExem. No i to wszystko. Do następnego.